Gonitwa się rozpoczęła. Wipkosak wyskoczył szybko na front. Za nim galopuje Shahat Atbach, koło niej Maczte, na czwartym miejscu Patan i na piątym, na ostatnim Gemma Żul. Wipkosak na prowadzeniu, teraz Maczt drugi, Shahat Atbach galopuje po zewnętrznym torze. 1600 metrów do celownika, Wipkosak z niewielką przewagą, teraz Shahat Atbach jest druga, na trzecim miejscu galopuje Maczt. Dalej konie w odstępie kilku długości. Patan, a za nim Gemma Żul. Wciąż prowadzi Wipkosak, ale pozycji swojej nie poprawił. Druga, Shahat Atbach, na trzecim miejscu Maczt. 1400 metrów do celownika. Wciąż na końcu Patan razem z Gemmą Żul. Chociaż odległości się troszkę zmniejszyły, może tempo troszkę spadło. Wipkosak wciąż na prowadzeniu. Za Wipkosakiem Shahat Atbach, troszkę szeroko przy kanacie bliżej Maczt. Czwarty Patan, teraz doszła do niego Gemma Żul, która nieco przyspieszyła. Jeszcze jakieś 1000 metrów do celownika, Wipkosak wciąż na prowadzeniu, teraz zmiana, Maczt jest drugi, Shahat Atbach trzecia, na czwartym Patan, Gemma Żul teraz piąta i znowu troszkę przyspiesza, łamano tempo tej gonitwy, teraz Maczt wyprzedził Wipkosaka. 700 metrów do celownika. Teraz Wipkosak dla odmiany przyspieszył i wyprzedził Maczda. Shahat Atbach jest trzecia. I za chwilę prosta finiszowa. Maczd złapał kanat i ucieka. Ścigają go Wipkosak. Shahat Atbach jest trzecia. Wipkosak atakuje Maczda i atakuje go skutecznie, ale nadciąga polem Shahat Atbach. Klacz pięknie galopuje, ale ma dużą stratę. 200 metrów do celownika. Ostatnie rozstrzygające 200 metrów. Shahat Atbach mocno w posyle. Ucieka Wipkosak. Wipkosak pierwszy. 50 metrów do celownika. Wipkosak wygrywa nagrodę Baska. Druga Shahat Atbach. Maczt trzeci. Gemma Żul na czwartym miejscu. Ostatni Patan.